gościmy w powiecie sokulskim na konferencji upowszechniającej projekt Europejska jakość kształcenia, nowe technologie szansą na sukces młodych Europejczyków. Nasz projekt jest dofinansowany z programu Erasmus+. Jego celem jest promocja i upowszechnienie mechatroniki wśród uczniów szkół zawodowych, wśród szkół zawodowych. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej młodych uczniów korzystało z naszych rozwiązań mechatronicznych. Chcielibyśmy zachęcić młodych uczniów, młode osoby do tego, aby jak najczęściej wybierały właśnie drogę mechatroniczną. Mechatronika to jest prężnie rozwijająca się gałąź edukacji. To jest połączenie elektroniki, informatyki, mechaniki. Tak więc każdy, kto ma tylko takie zajawki, kto chciałby się rozwijać w tym kierunku, to może wejść na naszą platformę internetową i tam właśnie nauczyć się najróżniejszych rozwiązań dotyczących programowania, zarówno na programie Arduino, na Elrasoft. To wszystko jest bezpłatnie dostępne na naszej stronie internetowej, dlatego serdecznie zachęcamy do wchodzenia, do korzystania i do testowania naszej platformy. Projekt jest dofinansowany z funduszu Erasmus+. Projekt Erasmus+ składa się z kilku sektorów. To m.in. mobilność edukacyjna, dzięki którym uczniowie mogą korzystać z zagranicznych praktyk, mogą również wyjeżdżać na edukację szkolną do placówek zagranicznych, do szkół, gdzie mogą wspólnie z zagranicznymi uczniami uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. To również projekty strategiczne, którym właśnie jest nasz projekt. Umożliwiają organizacjom podniesienie jakości i znaczenia ich działań. To rozwój, umocnienie współpracy z partnerami zagranicznymi, podniesienia ich zdolności do tworzenia innowacyjnych rozwiązań.